ozorków. Jest ciemnogród. I rabka słone. Proszę bardzo. Witam nowe sioła wśród ciemnogrodów i zaścianków. Dobry wieczór. Niektóre zjawiska, jak zyskują popularność, to od razu trafiają do reklamy. Przypominam ulotkę, którą kiedyś pokazywałem w WC Kwadransie. Jeden pan hydraulik ogłaszał się WC w kwadrans. A teraz jeden zakład produkcyjny przyjął nazwę Pajęczyna. A współwłaścicielem jest facet, który chyba sobie dla potrzeb reklamy zmienił nazwisko na Kwaśniak. Czym handluje zakład produkcyjny? Ano, drutem ogrodzeniowym, siatką. Może zrobić drut kolczasty pod napięciem i ogrodzić wszystko, co chcemy, nawet cały PRL. Proszę Państwa, wbrew wyborczym zapewnieniom Aleksandra Kwaśniewskiego, że wybieramy przyszłość, niestety wraca przeszłość. Wszędzie wraca, czytam w gazetach, że wyłazi, podnosi głowę butnie i to mnie bardzo martwi. Proszę bardzo, dowody. 6 lat to wystarczający okres, by nawet przestępcy darować winy, przekonywali posłowie SLD podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Domagali się naprawienia krzywd, weryfikacji pracowników SB z roku 90. Dlaczego decyzje komisji kwalifikacyjnych mają obowiązywać dożywotnio? Panowie, a czy już nigdzie indziej pracy nie można znaleźć, tylko w resorcie? Przyrosło wam? Będzie też weryfikacja innego rodzaju. Druga weryfikacja. Na wniosek 18 posłów, głównie koalicyjnych, powołano Sejmową Komisję Nadzwyczajną do zbadania zgodności z prawem postępowania regulacyjnego dotyczącego przywracania Kościołowi katolickiemu majątku bezprawnie przejętego przez państwo w okresie powojennym. Z jednej strony powiedzieli, że majątek został przejęty bezprawnie, ale z drugiej strony będą weryfikować, czy przywrócony został prawnie. Takich spraw i uchwał jak te będzie jeszcze bardzo wiele, dlatego że powróciliśmy, chyba to każdy zauważył, do systemu monopartyjnego. A w systemie monopartyjnym takie rzeczy są na porządku dziennym. W systemie monopartyjnym na porządku dziennym jest też pewna fikcja w parlamencie. Nikomu już się nie chce chodzić na głosowania, bo i tak wynik zawsze taki sam, prawda? Zawsze, tak jak polska drużyna piłkarska, walczy ze wszystkimi na świecie, a zawsze wiadomo, kto przegra, nie? No więc w parlamencie dzieją się takie rzeczy. Wysoka Izbo! Sytuacja jest skandaliczna! Brakuje mówców! Brakuje posłów sprawozdawców! Coś takiego w Sejmie nie zdarzyło się jeszcze nigdy! Zarządzam przerwę aż do pojawienia się któregokolwiek z posłów sprawozdawców! Tak grzmiał wicemarszałek Sejmu, wyraził też dezaprobatę dla dyscypliny kolegów parlamentarzystów. Prezydium Sejmu zaś rozesłało do posłów list z prośbą, by brali udział w posiedzeniach parlamentarnych. A po co oni mają brać udział? Ja się wcale posłom nie dziwię, że im się nie chce. No przecież bez względu na to, czy przyjdą na głosowanie, czy nie, to i tak zawsze wygrywa ta sama drużyna. Stare wraca, łeb podnosi. Starachowice. Zarząd miasta wydał decyzję o odnowieniu pomnika. Mickiewicza? Słowackiego? Nie! Funkcjonariuszy MO, SB i ORMO walczących o utrwalenie władzy ludowej. Władze uczyniły to wbrew woli większości mieszkańców Starachowic wypowiadających się za demontażem ruiny. Na ten temat nie wyraziła też zgody Rada Miejska na ten remont. Nie wyraziła zgody. Ale i tak, budziet remont, budziet! Włocławek. Senator SLD, Ryszard Jarzębowski, domaga się wmurowania na pomniku żołnierza polskiego we Włocławku tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Czerwonej. Pomnik ten został przez poprzednią Radę Miejską przebudowany i poświęcony żołnierzowi polskiemu. Wcześniej jednak był pomnikiem wdzięczności dla żołnierzy Armii Czerwonej. Senator chciałby, aby Rada Miejska podjęła działania, które by upamiętniały i oddały hołd tym ludziom, którzy walczyli o sprawiedliwość społeczną, o demokrację i o ustrój, jaki mamy dzisiaj.
Albo się pan senator zagalopował, bo Armia Czerwona chyba nie walczyła o ten ustrój, co mamy dzisiaj. Albo ja się nie zorientowałem, że już mamy ten ustrój, o który walczyła Armia Czerwona. Jeszcze jeden senator. Wsadzą mnie normalnie, mnie wsadzą. Senator SLD Zbigniew Kulak z Gostynia w oświadczeniu, które przekazał prasie, potępił telewizję polską. Ogląda ją z obrzydzeniem, bo stosuje perfidne metody. Napisał, że w wyborach w 93 roku polska telewizja, mówiąc o działaczach PSL, pokazywała w dużym zbliżeniu albo ich buty, albo teczki, albo ręce, a w makro zbliżeniach dłonie, a nawet paznokcie. Powinniśmy się zastanowić, czy takim hienom telewizyjnym nie cofnąć akredytacji do budynków parlamentu. Proszę pana senatora, nie cofnąć. Nie stosujmy metod Armii Czerwonej. Po co zaraz kneblować dziennikarzy i zabraniać im wstępu na posiedzenia rządu? Czy nie lepiej umyć ręce, wypastować buty i obeżnąć paznokcie? Dziś gościem jest pan Włodzimierz Zielicz z 33. Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Niestety nie w Toruniu, ale w Warszawie. Przepraszam, że Warszawa jest nadreprezentowana w WC Kwadransie, ale leży w centrum Polski. To liceum różni się od innych trochę, dlatego że po pierwsze stosuje jako wykładowy język angielski, dla tych, co chcą przynajmniej. A poza tym można zdobyć w 33 LO maturę międzynarodową. I pan jest koordynatorem do spraw tej międzynarodowej matury. Zgadza się. Najpierw poproszę o języku. W każdej klasie wykładowym jest angielski? Znaczy, ja bym chciał powiedzieć tak, że uczniowie realizują program polski i mają od pierwszej klasy przynajmniej z trzech przedmiotów poza angielskim terminologię, a później wyżej po angielsku lekcje. Tak bym to określił. Z różnych powodów tak jest. Nie jest to tak, że jest to szkoła żywcem przeniesiona ze Stanów na przykład. Po pierwsze dlatego, że znajomość języka nawet niezła, to jeszcze nie jest taka znajomość, która pozwala rozumieć na przykład od zera matematykę, czy fizykę, czy przedmioty, które wymagają głębszego przemyślenia. A po drugie ci uczniowie na ogół jednak będą zdawać polską maturę w Polsce, będą zdawać na polskie uczelnie. Wobec tego polska terminologia też im jest potrzebna. Poza tym, że język angielski się zdobywa w tej szkole, jeśli ktoś chce, można zdobyć również międzynarodową maturę. Zgadza się. Co to znaczy? Matury międzynarodowe to jest taki system, który powstał jakieś 30 lat temu i powstał początkowo dla potrzeb przede wszystkim takich szkół, które się znajdowały w centrach dyplomacji czy biznesu, w których duża ilość pracowników przemieszczała się z jednego kraju do drugiego i gdzie było po prostu dużo obcokrajowców, którzy zmieniali kraje. Wobec tego ileś osób wpadło na pomysł, że dobrze by było, żeby był jakiś taki wspólny program i wspólna sieć szkół, tak żeby ci dzieci tych przemieszczających się pracowników nie trafiały właściwie z jednej szkoły z jakimś tam programem narodowym do innej szkoły z zupełnie innym programem narodowym, tylko żeby miały jakąś wspólną możliwość, jakiś wspólny program. Czym się różni matura międzynarodowa od polskiej? Kilkoma cechami, nie chcę mówić iloma. Pierwsza jest taka, że maturę międzynarodową się zdaje z 6 przedmiotów. Polską się zdaje z 3. To jest plus. Drugi czynnik jest... A z tych samych? Czy te 3 polskie znajdują się wśród tych 6 międzynarodowych? Znaczy w Polsce już teraz jest wybór, więc te przedmioty, które są w maturze międzynarodowej, to są również te przedmioty, które się zdaje w Polsce. Okay. Z tym, że maturę międzynarodową się zdaje na pewno z języka ojczystego, na pewno z matematyki i na pewno z jednego języka obcego. W naszym przypadku angielskiego. Może to być również drugi język obcy, może to być fizyka, chemia lub biologia. Czyli nie ma takiej sytuacji, w której uczeń może się wymknąć polskim przepisom, pójdzie do szkoły z maturą międzynarodową i sobie zda maturę jakoś tak, że nie musi zdawać polskiego, nie musi matematyki, nie musi tych przedmiotów, które musiałby zdać, zdając polską maturę. Znaczy jednemu on się wymyka, nie ma on 12 przedmiotów, tylko ma 6 te, które do zdaje nauczenia. Na maturze. Do nauczenia w ciągu tego dwuletniego programu. Aha. I to on ma wybór. Nie musi mieć i historii, i geografii. Wybiera albo historię, albo geografię. O, przepraszam bardzo.
uczeń liceum ogólnokształcącego, który ma być ogólnie wykształcony, u pana w szkole z maturą międzynarodową, tak, decyduje sam, czy chce geografię, czy historię. Tak. I jednego się nie uczy. Tak. Historia Polski, czy historia świata? Akurat w tym wypadku Europy. Historia Europy. Tak. Czyli wypuszcza pan uczniów w polskiej szkole z maturą, która w Polsce będzie akceptowana. Polaków pan wypuszcza. Zgadza. Bez znajomości historii Polski i geografii Polski, tylko ze znajomością geografii Europy czy świata i historii Europy ostatnich 200 lat. Zgadza się. A co ze średniowieczem w Polsce? A co ze chrztem Polski? Zaraz, spokojnie. Po pierwsze, ci uczniowie, akurat jeśli chodzi o chrzest Polski, to byli w pierwszej klasie polskiego liceum, w drugiej klasie polskiego liceum. Aha. Akurat to mają zaliczone. A czy przerobili w tych pierwszych 2 latach cały program historii? Nie przerobili całego programu historii Polski. Od kiedy zaczyna się dziura? Nie, tam nie ma dziury. Znaczy jest te 200 lat, to mniej więcej odpowiada temu, co się robi w ostatnich 2 klasach polskiego liceum. Czyli ostatnie 200 lat to już nie jest historia Polski, tylko historia Europy. Zgadza się. I nie uważam, że to jest złe z tego powodu, że człowiek, który jest nauczony korzystania ze źródeł, jest w stanie, będąc człowiekiem kulturalnym i zainteresowanym tym, jest w stanie sam sobie przeczytać na ten temat, jeżeli mu to będzie potrzebne. Jest w stanie... A zrąb taki, który zrobi z nas ludzi, którzy się rozumieją, którzy poczuwają się do jakiejś wspólnoty narodowej na przykład. Pana, jest to pewien mit wymyślony przez akurat pana, by to powiedzieć, przeciwników ideowych. Nie ma pan takiej świadomości, że wypuszcza pan buble, jeśli chodzi o historię przynajmniej i o geografię, bo dzieciaki nie wiedzą o geografii Polski, tylko wiedzą o geografii świata. Nie znają historii własnego kraju, tylko historii jakoś ogólnie pojętej Europy. W tej konwencji Dzikiego Zachodu to kowboje jednak wygrali dlatego, że mieli lepsze pistolety, a nie lepszą, nazwijmy to, wiedzę o historii Wielkiej Brytanii, czy kraju, z którego przybyli. Wie pan, z ogrodnictwa to pan by miał 5 za obcinanie korzeni. Na żądanie publiczności WC wśród paryskiej kołtunerii. W książce nawet wypisałem chyba 75 inwektyw, którymi obdarowano Wojciecha Cejrowskiego. To w ramach przedstawienia, może przeczytam kilka. Cham, knajak, arogant, mason, ukryty Żyd, jawny antysemita, ksenofob, czyli taki, co się boi obcych, ale amerykanofil, gejofob, ale kryptopederasta, pedał, cyklista na pokaz, jawny faszysta, współczesny faszysta, neofaszysta, nie faszysta, tylko zwykły polski żydożerca, faszysta, brunatny kowboj. Proszę państwa, wszystkie te określenia wyjąłem z gazet polskich, które pisały na mój temat. Wynaturzenie wolności słowa. Nieudolny dziennikarzyna z lokalnego radia w centralnej telewizji. No tego jest więcej. Proszę państwa, nigdy nie stosuje się wobec WC Kwadransa ani Wojciecha Cejrowskiego argumentów. Zawsze stosuje się inwektywy. Rzeczy zarekwirowane w szkolnych tornistrach przez rodziców i przysłane do piwnicy WC Kwadransa. Zeszyt. Kiedyś w szkole trzeba było porządnie wyglądać, a dzisiaj można nawet taki zeszyt przynieść. Jak człowiek z takim zeszytem chodzi, to nie ma siły, żeby porządnie lekcję odrobił albo prosty margines narysował. Oczywiście nie. A to jeszcze nic. Jaś i fasola. Bajka dla dzieci na dobranoc. Przepiękne wydawnictwo. Przeczytam państwu obszerne fragmenta. Uwaga. Żyli sobie biedna wdowa i jej syn Jaś. Nic nie mieli, jedną krowę. Sprzedali krowę, dziecka oszukał jakiś tutaj, dzieciaka oszukał ktoś, dał dziecku 5 fasolek za tę krowę. Matka oczywiście wyrzuciła fasolki, synowi nic nie zrobiła, ale fasolki okazały się czarodziejskie. Jasiu wspiął się po fasolkach i trafił do zamku olbrzyma, który miał złotą kurę znoszącą złote jajka. Co zrobił nasz Jasiu ulubiony? Ano, ukradł złotą kurę olbrzymowi, który nadużył. Poszedł ze złotą kurą do mamusi, no i potem przez długie miesiące kura znosiła złote jajka, a oni żyli beztrosko.
Ale mało było młodemu złodziejowi, więc wrócił do olbrzyma i zobaczył, o, jeszcze ma złotą harfę. Oczywiście ukradł harfę. Jaś porwał harfę i uciekł, ale harfa zaczęła krzyczeć. Na pomoc, panie mój, ukradziono mnie. Cóż zrobił Jaś? Zręcznie zszedł na dół, skosił te fasolki, runęła fasola z hukiem i przygniotła olbrzyma. No i dalej już szczęśliwie Jaś złodziejaszek wrócił do domu dumny z siebie. Dzięki kurze i złotej harfie Jaś i jego matka żyli spokojnie i szczęśliwie. Gdy tylko potrzebowali pieniędzy, kura znosiła złote jajca, a wieczorem na dobranoc Jaś grał na harfie swojej mamie przepiękne kołysanki złodziejskie. W tym miesiącu postanowiłem podlansować trochę mojego ulubionego artystę country, stąd w kolejnych WC Kwadransach kolejne jego piosenki. Dziś Cowboy Boogie, piosenka, do której klip nakręcono na planie filmu, w którym zagrał wykonawca country. Ja też sobie marzę, że kiedyś może mi się uda w filmie jakimś zagrać, po prostu, żeby się sprawdzić. I dostałem nawet od państwa jedną propozycję. Otóż jest propozycja, żebym zagrał w Ogniem i Mieczem i właśnie czytam, bo miałbym grać Pacholika Rzędziana, szlachcica chodaczkowego z Podlasia, lat 16. No to prawie ja. Ale franta kutego na cztery nogi, z którym niejeden stary wyga nie mógł iść o lepsze. Chętnie przyjmę.